24 pytania. Rozmowa poranka. Robert Kwiatkowski, Koło Poselskie Polskiej Partii Socjalistycznej. Poseł na Sejm RP. Witam pana posła. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie pośle, to ja zacznę tak troszeczkę politycznie od polityki, ale fiction może w pewnym sensie, chociaż pan poseł Ast studzi emocje i mówi, że wybory parlamentarne będą w ustawowym terminie, a więc w przyszłym roku. A gdyby się odbyły jesienią tego roku, to PPS z kim idzie? Jak to z kim? Ze sobą, jak sądzę. No ja nie jestem członkiem władz PPS-u, nie jestem członkiem tej partii, ale zakładam, że PPS będzie chciał wziąć udział w wyborach jako część składowa Zjednoczonej Opozycji. Taki jest, panie redaktorze, i taki był powód zasadniczy, dla którego myśmy zdecydowali się na opuszczenie klubu parlamentarnego Nowej Lewicy, dostrzegając to, co widzieli i wszyscy wówczas, że no, takie tendencje separatystyczne, zwłaszcza w tej partii, dominują, a my uważaliśmy, że żeby pokonać PiS, najpierw trzeba pokonać Donta, to znaczy system wyborczy, który preferuje duże ugrupowania bądź koalicje tych ugrupowań. Dobrą ilustracją tej tezy jest sytuacja na prawicy, bo przecież PiS idzie, a przynajmniej szedł wówczas do wyborów w sojuszu, w koalicji nie tylko z Solidarną Polską, ale i Porozumieniem Jarosława Gowina. Zresztą te porozumienia na prawicy też wypączkowały, są Republikanie, pewnie jeszcze jakieś inne partie, których nazw w tej chwili nie przypomnę sobie, no ale rządzą koalicje, a nie poszczególne ugrupowania. Więc zakładam, że PPS i parlamentarzyści z kołem PPS związani będą chcieli i forsowali ideę połączenia sił na demokratycznej opozycji. Czyli co, upraszczając, bliżej wam do Platformy, aniżeli dziś do Nowej Lewicy z Czarzastym i z Biedroniem, tak? Nie, ja tego nie powiedziałem. No, dostrzegam zwłaszcza w ostatnich miesiącach sporo jakiejś pozytywnej ewolucji w zachowaniu publicznym kierownictwa tej partii. Ale oczywiście pytanie o demokratyczny charakter, zwłaszcza partii Nowa Lewica, bo nie odnoszę się tutaj do partii Razem, pozostają. No, tego, co się wydarzyło pół roku temu, choćby w trakcie kongresu Nowej Lewicy, czy całego tak zwanego zjednoczenia, czy tych umizgów do PiSu, no, tego się nie wymarzę. To było ledwie mniej niż rok temu. Będziemy, jeśli ktoś ma ochotę, obchodzić rocznicę tych wszystkich niesławnych negocjacji z udziałem marszałka Terleckiego, premiera Morawieckiego, a z drugiej strony kierownictwa klubu. To no znaczy, to znowu upraszczając. Uważa pan, że błędem było to, że Lewica wówczas, szczególnie, no to była jeszcze stara, to stara, nowa Lewica, ale generalnie SLD i Wiosna, bardziej nawet SLD, aniżeli Wiosna, popierały ustawę o zasobach własnych Unii Europejskiej. To był błąd? A skąd? Nie, ale ja nie o tym mówię. A. To nie chodzi o popieranie zasobów, bo za tym był IPSL, I ugrupowanie Szymona Hołowni. Mówimy o formie współpracy na opozycji, no, to znaczy sytuacji, w której ktoś kogoś spróbował robić w konia i zaczynał negocjacje, stawiając własne warunki do sformułowania nie ustawy o zasobach własnych, tylko do Krajowego Planu Odbudowy, to znaczy programu rządowego, bo to są wszędzie, w każdym kraju rządowe programy. I tego dotyczyły zastrzeżenia, zresztą wówczas znacznej części klubu, zwłaszcza tej SLD-owskiej. Myśmy po prostu nie czuli się wówczas, jak i dzisiaj, częścią jakiejś koalicji, która miałaby, koalicji parlamentarnej czy sejmowej, która miałaby kształtować ten Krajowy Plan Odbudowy. No i tyle. Wybory na Węgrzech, one coś mówią czy nie mówią nic? Bo tak właściwie troszeczkę przeszliśmy nad tymi wyborami do porządku dziennego. Tam również koalicja wielka, wspierana notabene przez jednego szczególnie polskiego polityka, ale europejskiego formatu, miała przejąć władzę, no finalnie się nie powiodło. Pewnie, że się nie powiodło. Powodów sporo, ale ma pan rację, trzeba z tej historii wyciągać wnioski. Jawią się co najmniej dwa. Po pierwsze, tamta koalicja węgierska była zbyt szeroka. Obejmowała kiedyś ultranacjonalistyczny, a obecnie zdaje się tylko prawicowy Jobbik. No i widać wyraźnie, że wyborcom to nie było w smak. A po drugie i chyba znacznie ważniejsze,
brakowało tam lidera, brakowało takiej postaci, która by te różne ugrupowania, różne jeśli chodzi o profil ideowy, profil polityczny, potrafiła ogarnąć. Najwyraźniej kandydat opozycji nie dorównywał charyzmą i przygotowaniem i temperamentem politycznym urzędującemu premierowi Orbanowi. Dzisiaj polityka jest, jak pan wie, dość zmedializowana. Ludzie orientują się, zresztą zawsze w historii orientowali się raczej na lidera niż na szczegóły programowe. Tak w dużej mierze jest i w Polsce. I trzeba z tego po prostu wyciągać wnioski. No, trzeba no to aż się prosi o to pytanie, ale pan wie, że ja je muszę zadać, skoro mowa o liderze. Kto byłby tym liderem opozycji zjednoczonej? Wyborcy lewicy, także lewicy, ci interesują mnie szczególnie, jasno w swoich odpowiedziach, w badaniach wyborczych pokazują te postaci. I one są trzy. To jest Donald Tusk, to jest Rafał Trzaskowski, to jest Szymon Hołownia. Dla wyborców lewicy i centrolewicy. No to jest szok. To co w takim razie ci wyborcy lewicy, centrolewicy nie widzą spośród swoich lewicowych liderów żadnego lidera? To aż się wierzyć nie chce. Ale to wystarczy przestudiować badania, jeśli ma pan do nich dostęp. No wie pan doskonale o tym, że wydaliście na nie kupę kasy, ale ja ich na oczy nie widziałem. No przykro mi, ale wydaje mi się, że nie ujawniam tutaj żadnej kuchni politycznej. No nie, tak, nie wyborcy lewicy i centrolewicy, te trzy postaci w różnym stopniu, w największym zdaje się dotyczyło to Tuska, w trochę mniejszym Trzaskowskiego, za liderów uznają właśnie te postaci. No i z tego trzeba wyciągać wnioski. Proste. No to co by dzisiaj pan doradził? Co by pan dzisiaj doradził kolegom na lewicy? Jaki wniosek powinni wyciągnąć z tego? Nie, proszę mnie zwolnić z odpowiedzi na to pytanie. Nie od tego jestem. Starałem się przekonywać do swoich racji. To się w pewnym sensie paradoksalnie udało, ale dopiero... Z moim wyjściem z lewicy, tak? Tak, jako reakcja na nasze wyjście i stworzenie koła parlamentarnego PPS. Do tej pory czas pokazuje, że to była trafna decyzja i tego się będę trzymał. Mhm. Panie pośle, lewica dziś proponuje, znaczy inaczej, żeby nie było wątpliwości dla przypomnienia, 11% mamy inflacji, do tego wszystkiego, wszystko wskazuje na to, że to jeszcze nie jest koniec. Tym bardziej, że jak się okazuje, zarobki rosną, ta inflacja przedsiębiorców, jak się szacuje skromnie, to jest około 20%. Do tego wszystkiego no, pojawiają się też takie działania rządu, jak chociażby te 14 emerytury, 13 emerytury, plus jeszcze dodatki do tych emerytur. No i są postulaty, na przykład Platformy, 20% wzrost pensji w budżetówce, Lewicy, 12% wzrost świadczeń rentowo-emerytalnych. Dodatkowy pieniądz, który pojawi się na rynku, co będzie powodował? Nie, no to jest jasne, pan mnie naprowadza na odpowiedź, znaczy, która miała... Przepraszam, panie pośle, żeby była sprawa jasna, ja pana nie muszę naprowadzać na odpowiedź, ponieważ mam do czynienia z inteligentnym posłem. Natomiast tak obrazowo też pora jest wczesna, staram się naszym słuchaczom też pewne rzeczy tak poskładać, żeby łatwiej było te części sobie ze sobą połączyć. No dobrze, ale pan to z całym szacunkiem również dla pańskiej inteligencji składa w taki sposób, w którym nasuwa się tylko jedna odpowiedź. A te elementy składowe nie są tak oczywiste. Na przykład podwyżki i sytuacja finansowa budżetówki. No ona nie jest taka, jak pan mówi, że pensje tam rosną o 20%. Nie, prawda? Mogą wzrosnąć o 20%. Jest to postulat Platformy Obywatelskiej, tak to powiedziałem. Natomiast nie, jeżeli pan chciałby, żebym ja to powiedział, to ja to powiem. Uważam, że w budżetówce ludzie zarabiają mało. Otóż to, i ja się z tym zgadzam, więc sytuacja na rynku jest różna w różnych sektorach. No, różna jest w spółkach Skarbu Państwa i różna od tego, co zarabiają ludzie w małych i średnich przedsiębiorstwach. Inna jest w handlu i w tak zwanym hospitality business, nie wiem, hotele, restauracje, gastronomia. Tu ludzie zarabiają zdecydowanie za mało. Są takie sektory, na przykład przemysł przetwórczy, przetwórstwo w ogóle, w których zarabia się więcej. Więc nie da się jednego rozwiązania, jednego pomysłu zastosować do wszystkich, a przynajmniej nie warto. No, ja sądzę w ogóle, że taki czas helikopterowych tak zwanych pieniędzy rozrzucanych dla każdego i dla wszystkich powoli się kończy.
pora wprowadzić kryteria dochodowe, bo są grupy społeczne, także budżetówka, administracja skarbowa, pracownicy ZUS-u, którzy zarabiają naprawdę marnie i pora tutaj na śmiałe nauczyciele, pora tutaj na śmiałe decyzje, a są tacy ludzie, czy takie sektory, w których zarabia się znacznie lepiej, nie wiem, sektor IT, transportowcom także, przynajmniej do niedawna wiodło się całkiem dobrze, choć teraz sankcje, no uderzą, sankcje na Rosję, uderzą rykoszetem sektor transportowy, w którym no, takie negocjacje pewnie się toczą, ale one nie są takie pilne i takie palące. Więc różne instrumenty trzeba stosować do różnych sektorów, ale niewątpliwie problem istnieje, a wywołany on został poprzez galopującą inflację, bo 11% to jest poziom, no, od którego już dawno żeśmy się odzwyczaili i słusznie. Co nas prowadzi do uwag i pytań dotyczących roli Banku Centralnego oraz prezesa tego banku. No tak, ale tutaj od razu wchodzi do... Znaczy nie dziwię się w żaden sposób i nie krytykuję, bo takie prawo jest każdego polityka, żeby tego typu polityczne pytania stawiać, czy nawet politykę w to zaprzęgać. Ale jeżeli takie państwa jak chociażby Niderlandy, albo Litwa, Łotwa, Estonia, Czesi mają tę inflację równie wysoką, o ile nie wyższą od naszej. Jeżeli mamy do czynienia z inflacją w Stanach Zjednoczonych, w ogóle na poziomie, która jest wręcz szokująca, i sam Joe Biden mówi o tym, że jest to Putin-inflacja, do tego wszystkiego spowodowana COVID, to powiem tak, o ile mogę mieć wątpliwości co do tego, co mówi PiS, czy co do tego, co mówi Platforma, czy co do tego, co mówi pan poseł z PPS-u, o tyle powiem szczerze, no Joe Biden to jest zupełnie inna bajka. Jasne, jasne. Tego, że inflacja stała się dolegliwością dla całej światowej gospodarki, nikt przy zdrowych zmysłach nie zamierza kwestionować. Ale powiedzmy sobie wyraźnie, że Polska w tym wyścigu, w tym niechlubnym rankingu jest w samej czołówce. I to już jest w cudzysłowie zasługa, czy raczej wina obecnego rządu. No bo istotną częścią składową poza energią w tej spirali inflacyjnej jest także pogorszenie kursu walutowego, pogorszenie relacji złotego polskiego w stosunku do euro i do dolara. Gdyby, panie redaktorze, jednak dogadać się i to szybciutko, także z wielu innych ważnych powodów, z Komisją Europejską w sprawie tak zwanej deformy wymiaru sprawiedliwości, to środki uruchomione poprzez, czy uruchomione z Krajowego Planu Odbudowy doprowadziłyby do, no, co najmniej ustabilizowania tej inflacji, a jeśli nie zdjęcia od 1,5 do 2%, i to byłoby już naprawdę coś. Więc tego typu działania, podobnie jak zainwestowanie w odnawialne źródła energii, zamiast opowiadania bajek o tym, na ile set lat my mamy tego węgla kamiennego, tak żeby zdjęły nieco presji inflacyjnej. O to chodzi. Ja nie oczekuję od rządu, że nagle inflacja spadnie do 1%, wtedy kiedy na świecie jest tych procent 5 czy 7. No ale nie 11 na Boga, nie 11. No to kończąc już, ponieważ doktor Bartłomiej Machnik czeka na spotkanie z państwem. Popełnił błąd Rakowski w 89 roku, że wycofał się z budowy elektrowni jądrowej? Były protesty społeczne, to prawda, ale czy gdyby... Panie redaktorze, nie miał innego wyjścia. Pan mówi o 89 czy 88 roku? To sprawdzę sobie, ale wydaje mi się, że w 89, przynajmniej taką datę podawałem. Mniejsza o to. Zgodzimy się na pewno, że przed 88 czy 9 rokiem był rok 86, kwiecień, Czarnobyl, katastrofa w Czarnobylu. 89, sprawdziłem. I presja społeczna była tak olbrzymia, było to tak oczywiste, że ludzie nie godzą się na budowę i na inwestowanie w energetykę jądrową, że rząd nie miał, ówczesny PRL-owski rząd, właściwie nie miał pola manewru. No przypomnijmy, że zresztą ta technologia, przy pomocy której budowalibyśmy elektrownię atomową, była identyczna jak ta, czy prawie identyczna, jak ta czarnobylska, jak ta, którą zastosowano w Czarnobylu. No nikt by się nie zgodził i słusznie na tego typu eksperyment. No szkoda Polski. Minęło kilkadziesiąt lat, technologie się zmieniły,
są znacznie bezpieczniejsze i można do tego tematu wracać, o ile nas stać, bo trzeba też jasno znaczy, powiedzieć... Czy nas nie stać, czy nas stać, to wyjścia naprawdę nie mamy, chyba że chcemy płacić za prąd bajońskie sumy, a do tego wszystkiego o poziomie naszej zasobności, przepraszam, to będzie ponury żart, będzie świadczył poziom naładowania naszej komórki. No to okrutne, rzeczywiście. Ale jakże nie, życiowe, panie pośle. Ja nie mogę ukryć uśmiechu. Nie, no tak źle sobie nie życzmy, tylko chcę powiedzieć, że no, warto kierować się taką zdrowo pojętą zasadą oportunizmu. To znaczy najpierw sięgać po te jabłka, które wiszą najniżej. Czyli inwestować w odnawialne źródła energii, zaprzestać tej idiotycznej ustawy 10H, to znaczy zakazującej posadowienia wiatraków mniej niż tam 10 razy wysokość tego wiatraka, zainwestować w fotowoltaikę, a przede wszystkim w sieci przesyłowe, bo wszyscy mówią energia, myślą o gazie i ropie. Wielką barierą i przeszkodą w rozwoju energetyki odnawialnej jest pojemność i stan sieci przesyłowych. Tu jest wielki kłopot. Więc za które notabene w naszych rachunkach płacimy, bo przecież jeżeli państwo sobie wezmą tę fakturkę i popatrzą, to tych opłat i składowych mamy tam multum, w tym jest właśnie opłata przesyłowa. Robert Kwiatkowski, Polska Partia Socjalistyczna, dziękuję panu, doskonałego dnia życzę, 8 minut do 8 zostało.